Witam. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o trzech postulatach Neville'a Goddarda. Pierwszy postulat brzmi: indywidualny stan świadomości determinuje okoliczności i warunki życia człowieka. Drugi postulat mówi, że człowiek może wybrać stan świadomości, którego pożąda, by się z nim zidentyfikować. Natomiast trzeci postulat, jako naturalna konsekwencja dwóch poprzednich, mówi o tym, że człowiek może stać się takim, jaki chce być. Co to znaczy? Oznacza to tylko tyle, że stan świadomości jest wyłączną przyczyną wszelkich zjawisk w życiu człowieka. Słysząc to, wielu z Was może zadawać sobie pytanie, czemu ludzie tak często nie zmieniają swoich warunków i okoliczności, skoro mogą to zrobić w każdej chwili, wybierając pożądany przez siebie stan i przebywając w nim, aż ich życie nie odmieni się na takie, jakiego pragną. Jest tak, ponieważ wciąż bardzo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę i posiada tę wiedzę. Dlatego nie mogą oni odmienić swojego życia do momentu, aż nie dowiedzą się, że mogą to zrobić oraz w jaki sposób należy tego dokonać. Dodatkowo jest wiele osób, które wiedzą o tym, a jednak ich życie wcale nie wygląda tak, jakby tego pragnęły. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ wejście w pożądany stan i wytrwanie w nim nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Gdyż człowiekowi ciężko jest zostawić swoje nawyki, przyzwyczajenia, odłączając je od siebie. Niemądre jest natomiast oczekiwanie zmian, do których konieczny jest zmieniony stan świadomości i nie mieć tego stanu świadomości. Niezależnie od tego, czego pragniecie, musicie być świadomi tego, czego szukacie, zanim to znajdziecie i musicie wejść w ten stan. No dobrze, teraz być może zapytacie, ale czym jest ten stan świadomości? Stan świadomości to nic innego jak suma wszystkich wierzeń człowieka i tego, na co się zgadza, że jest prawdziwe, chociaż wcale prawdziwe być nie musi. Równie dobrze może to być fałsz, półprawda, przesąd, uprzedzenie. Stan świadomości jest po prostu sumą tego wszystkiego, w co dany człowiek subiektywnie wierzy i uznaje za prawdę. Jeśli chcecie odkryć, w jakim stanie świadomości jesteście, możecie skorzystać w tym celu z prostej techniki. Polega ona na obserwowaniu swoich wewnętrznych dialogów. Tak jak mówił w swoim wykładzie Neville, każdy stan świadomości śpiewa swoją pieśń, a pieśnią tą jest mowa wewnętrzna każdego człowieka. Jeśli będziecie słuchać bezkrytycznie i uważnie tego, co sami do siebie mówicie, odkryjecie, jaki jest wasz stan świadomości. I niech nie zdziwi was, że rzeczy, które słyszycie, są przyczyną zjawisk w waszym życiu. To, co do siebie mówicie, to jak wygląda wasze nawykowe myślenie, jest ważniejsze niż to, co robicie. Jeśli wiecie już, jaki stan świadomości posiadacie obecnie, możecie zacząć go zmieniać. Człowiek zmienia swój świat przez zmianę swojego myślenia. Zauważcie, że gdziekolwiek się nie znajdujecie, nie przestajecie myśleć. Większość ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że prowadzi nieustannie te wewnętrzne rozmowy, ponieważ nie są oni na tyle uważni, aby słuchać tego głosu w sobie. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie to ich nawykowe myślenie przyciąga warunki i okoliczności, których doświadczają w swoim życiu. Przeciętny człowiek najczęściej w swoich myślach osądza siebie, potępia, usprawiedliwia, złości się na innych i tym podobne. A wszystko jest obrazem negatywnych stanów świadomości, które nie mogą doprowadzić go do szczęśliwego życia. To jednak nie wszystko. Neville zauważa w swoim wykładzie, że ogromna liczba ludzi żywi szczególne, dziwne przywiązanie do rzeczy i krzywd, które są przez nich niechciane i nieustannie o nich mówi, dzieląc się również i z innymi swoim narzekaniem,
które często dotyczy ich biedy, niezadowolenia, chorób, niesprawiedliwości i innych doświadczeń, których nie pożądają, ale o których jednak wciąż rozmawiają zarówno z innymi, jak i sami ze sobą, nieustannie na nowo roztrząsając je w swoich głowach. Dlatego jeśli naprawdę szczerze pożądacie zmiany w swoim świecie, konieczne jest, abyście zrozumieli, że nie musicie w nim nikogo zmieniać poza sobą. Nie zmieniacie ludzi, ale swoje podejście do nich. Przyczynę każdej sytuacji, każdych okoliczności i warunków oraz doświadczeń w swoim życiu musicie poszukać w sobie. Jeśli będziecie naprawdę ze sobą szczerzy, znajdziecie swoje wewnętrzne dialogi, które jasno pokażą Wam, że to, jak ludzie Was traktują, jest zgodne z tym, co o sobie lub o innych myślicie i jest zgodne z Waszym obecnym stanem świadomości. Zmiana stanu świadomości sprawi, że zmienią się również Wasze okoliczności i warunki. Należy jednak pamiętać, że transformacja świadomości nie jest jedynie chwilową zmianą nastroju, a stanem, w którym poruszacie się tak często, aż staje się waszym zwyczajem i definiuje wasz charakter. Jeśli zaczniecie zmieniać stan świadomości, ale nie wytrwacie w tej zmianie, powrócicie do poprzedniego stanu, nie doświadczając żadnych zmian w waszym życiu. Jednocześnie, jeśli naprawdę się przemienicie, cały wasz świat zmieni się również, zgodnie ze zmianami wewnętrznymi. Neville tłumaczył ludziom, że świat zewnętrzny jest jedynie projekcją wewnętrznego świata każdego z nas. Przypomina również, że nieświadomy człowiek jest zagubiony, ale jeśli zacznie rozumieć, dlaczego jego życie wygląda tak, a nie inaczej, i będzie stosował techniki, nie ustępując w stosowaniu ich, będąc zdeterminowanym do tego, aby zawsze podejmować takie myśli i uczucia, które są zgodne z jego pragnieniami, będzie wtedy świadomie korzystał z mocy wyobrażania i dzięki temu będzie mógł spełniać każde swoje marzenie, ciesząc się szczęśliwym i spełnionym życiem. Zawsze pytajcie sami siebie, czy zachowujecie stan świadomości zgodny z waszymi pragnieniami. Czy może spaliście dzisiaj ze swoimi problemami, rozmyślaliście o przykrościach? Czy naprawdę szczerze poszliście do łóżek w stanie spełnionego marzenia? Jeśli pragniecie zmian w swoim życiu, konieczne jest nie tylko dokonanie wyboru pożądanego stanu świadomości, ale wytrwanie w nim, aż stanie się on dla was zupełnie naturalny, ponieważ właśnie wtedy wasz świat zacznie go odzwierciedlać bez żadnego wyjątku. Ten, kto czuje się bogaty, doświadczy bogactwa. Kto czuje się kochany i szczęśliwy, będzie w swoim życiu doświadczał miłości i szczęścia oraz spełnienia. A ten, który czuje się biedny i ograniczony, będzie prowadził życie pełne braków i ograniczeń, przeżywając je w biedzie. Neville w tym wykładzie porusza jeszcze jeden bardzo ważny temat. Czas sam w sobie nic nie zmieni. Upływ czasu nie może dać wam żadnych zmian, jeśli nie nastąpi zmiana w waszej świadomości. Jeśli wydaje się wam, że jest inaczej, spójrzcie na swoje otoczenie i na ludzi, czy nie spotykacie się z tym, że znane wam osoby wciąż mówią o tym samym i wciąż doświadczają podobnych problemów? Z pewnością tak. Ktoś, kto utrzymuje ten sam stan świadomości, pełen braków i ograniczeń, nie może pokonać ich przez sam upływ czasu. Dlatego takie osoby, wychodząc z jednego problemu, wpadają w następny i tak bez końca. A przecież każdy z nich może odmienić swoje życie, jednak aby tego dokonać, najpierw musi odmienić stan swojej świadomości. I nie ma tutaj żadnych wyjątków. Czas pozwala jedynie pojawić się zmianom, ale nie produkuje ich, podobnie jak przestrzeń daje im jedynie miejsce do zamanifestowania się. Ale ani czas, ani przestrzeń same z siebie nic nie znaczą. Dlatego jeśli chcecie odmienić swoje życie na takie, które będzie zgodne z waszymi pragnieniami, posłuchajcie tego, co mówił Neville. Nie obwiniajcie za nic nikogo, ponieważ wtedy zdradzacie tylko brak umiejętności w operowaniu prawami umysłu. Mówcie do siebie tylko to, co naprawdę chcecie usłyszeć.
Dbajcie o to, aby wasze słowa zawsze były szlachetne. Jeśli nie będą szlachetne, wtedy nie wzrastacie, a tylko jeszcze upadacie, nie rozwijając się, i zamiast prowadzić spełnione, szczęśliwe życie, miotacie się jedynie w chaosie. Neville zachęca do tego, i ja również, abyście zawsze błogosławili innym i życzyli im tego, co najpiękniejsze. Jeśli interesujecie się naukami Neville'a Goddarda, zapraszam na kurs online sekwencji zmian pod nazwą Kurs Neville'a Goddarda – Technika efektu końcowego, w którym poznacie, jak w prawidłowy sposób wykonać technikę efektu końcowego, spełniając tym samym każde swoje marzenie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję i pozdrawiam, do usłyszenia.